Drodzy przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi kochani, dzisiejszy przekaz to jest przekaz od arkturianskiej grupy. Wpływasz na cały multiversum. Cieszymy się, że możemy nawiązać kontakt z Wami wszystkimi. Cieszymy się, że w tym czasie jesteśmy dostrojeni do zbiorowej świadomości ludzkości. I wiemy, że wielu z Was dołącza do nas w dostrojeniu się do zbiorowej świadomości ludzkości. Wiemy, że wielu z Was są pomocnikami. Zidentyfikowały się jako pracownik światła, twórca zmian, drogowskaz i tak dalej. I chcesz być częścią rozwiązania. Chcesz być tym, kto znacząco przyczynia się do ewolucji świadomości na Ziemi wśród innych ludzi, martwiąc się o wszystko, co się dzieje. A jeśli potrafisz oderwać się od dramatu, który jest przyczyną nieporozumień w dużej mierze z tego, co dzieje się teraz na Ziemi, i możesz oglądać z tego wyższego płaskowyżu, gdzie możesz zobaczyć, co się dzieje, kontynuując, będziesz w stanie bardziej służyć innym ludziom. Nie możesz się w to wciągać i być częścią rozwiązania tego problemu. Jeśli chcesz zjednoczyć ludzkość i pokazać, że wszyscy jesteście gotowi na kontakt z kosmitami, to musicie być gotowi zrezygnować ze strony, którą zazwyczaj akceptujecie. Musisz być w stanie wznieść się ponad to wszystko i uznać, że wszystko wokół Ciebie jest czymś, co musisz kochać, leczyć, wybaczać lub może doceniać. Kiedy możesz zaakceptować wszystko i wszystkich takimi, jakimi są, możesz zacząć dostrzegać rodzaje zmian, które chcesz zobaczyć w ludzkiej zbiorowej świadomości. Teraz stale zachowujemy przestrzeń dla Was wszystkich i widzimy ulepszenie. Czujemy je i wiemy, że wchodzą w sferę fizyczną w każdej rzeczywistości i na każdej osi czasu. Wszystko, co robisz, myślisz i mówisz, wpływa nie tylko na Twoją rzeczywistość i oś czasu, na której jesteś teraz. Wpływasz na multiversum wszystkiego, co obserwujesz wibracyjnie, energetycznie i poprzez swoje działania. Oto jak potężny jesteś. A kiedy łączy się i widzisz, co jest potrzebne, co odbija się od Ciebie, wtedy wiesz dokładnie, co musisz zrobić. Wiesz dokładnie, gdzie miłość jest najbardziej potrzebna. Wiesz dokładnie, gdzie kierować uzdrowieniem. I właśnie tak pomaga połączenie. Nie musisz wiedzieć, z czym walczysz, kto jest zły i kogo wsadzić. Nie musisz tego wiedzieć, aby czynić dobra, dla którego tu jesteś. Nie musisz wiedzieć, jakie tajne wojny mają miejsce w kosmosie lub na Ziemi. Nie musisz być częścią tego podziału, ale jeśli zdajesz sobie sprawę z rzeczywistości, w której coś się dzieje, jakiegoś konfliktu, jakiejś wojny między różnymi frakcjami, to wysyłasz miłość wszystkim zaangażowanym, zamiast podnieść miecz i dołączać do bitwy. W ten sposób podnosisz poziom świadomości na Ziemię i tak się wznosisz. I wiemy, że chcesz być częścią rozwiązania, ale dla wielu z Was, którzy nie śpią, wiemy, że już jesteście zarówno świadomi, jak i przebudzeni. Niektórzy z Was są trochę w tyle i wciąż są uwikłani w ideę konfrontacji ciemności i światła, ale Wy dotrzecie tam. Osiągniecie to i możemy to poczuć, gdy łączymy się z ludzką zbiorowością. I dlatego zawsze jesteśmy tak optymistyczni, kiedy przychodzimy do Was i rozmawiamy z Wami w ten sposób. Jesteśmy Radą Arkturiańską i mieliśmy przyjemność z Wami rozmawiać. Ja zgadzam się z tym w 100%. Też już nieraz mówiłam od siebie,
dodawałam w różnych przekazach. Wiem, co się dzieje na świecie, ale w to nie wchodzę. Robię swoje, co do mnie należy. Robię to, co podpowiada mi moje serce, moje wnętrze. Najwięcej przebywam w ciszy i spokoju. A kiedy trzeba i gdzie trzeba, wtedy wizualizuję, wysyłam miłość i naprawdę kocham. Doskonale wiem, że nie wszyscy idziemy w jednej linii ku przebudzeniu. Ktoś idzie szybciej, ktoś wolniej, ktoś jeszcze śpi. Na wszystko jest swoje miejsce i swój czas dla każdego człowieka. I to trzeba uszanować. Chociaż czasami umysł nie może ogarnąć. Świadomość tego nie przyjmuje. Jak można takie rzeczy robić zamiast kochać i robić dobro? Ale akceptujesz, że tak jeszcze jest. Dziękuję wszystkim, kto wchodzi na mój kanał. Proszę Was, kciuki do góry, głowy do góry, uśmiech i radość niech Wam towarzyszy na co dzień. Dobrze jest, nie trzeba psuć, a będzie jeszcze lepiej. To jest jedna z moich ulubionych przysłowie, więc twórzcie swój świat piękny, pełnej harmonii, spokoju i miłości. Dzielcie się swoim światem, a do Was to powróci pomnożone wielokrotnie. I więcej zrozumienie, że nie każdy jest taki jak Wy. Każdy ma prawo być innym, chociaż czasami umysł zadaje pytanie, dlaczego tak, ale to pytanie umysłu. Serce przyjmuje wszystkich takim, jakimi są. I wtedy sercem rozumiesz, że ma miejsce bycia takiej osoby na ziemi. Także ja Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, ja jestem z Wami i idziemy dalej. Z Wami była Irina.